Dzień dobry. Nazywam się Kropelka i przybywam do Was bardzo zatroskana. Ułóżcie hasło z przeskakiwanki, a dowiecie się, co jest tego przyczyną. Susza! Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się problemem suszy, która występuje, gdy przez długi czas nie ma opadów deszczu lub śniegu. Czy wiecie, do czego potrzebna jest woda? Picie. Mycie. Gotowanie. Jakie są skutki suszy? Jest ograniczony dostęp do wody pitnej. Usuwają uprawy rolne i inne rośliny. Obniża się poziom wód podziemnych. Jest większe ryzyko pożarów. W jeziorach i stawach obniża się lustro wody. W studniach brakuje wody. Tak, macie rację. A czy wiecie, że możemy zapobiegać suszom? Odkodujcie hasło, a dowiecie się, jak to robić. Świetnie Wam poszło. Ułóżcie te wyrazy w takiej kolejności, by powstało hasło. Oszczędzając wodę, wspierasz przyrodę. Przygotowałam dla Was rebus. Zdanie, które jest jego rozwiązaniem, musicie koniecznie zapamiętać. Bez wody nie ma życia. Wiecie już, że woda jest niezbędna do życia, dlatego musimy ją oszczędzać. Jak w takim razie to robić? Nie wyrzucaj śmieci do toalety. Zmień puczkę na model z opcją mniejszego spłukiwania. Spłukuj toaletę wodą z odzysku, prawda? Myj zęby przy wyłączonej wodzie, prawda? Przywiozłam każdemu z Was koszulkę. Proszę, pomalujcie je tak, by zachęcały innych do oszczędzania wody. Oszczędzaj wodę, wspieraj przyrodę. Eko dzieciaki oszczędzają wodę. Woda to skarb, woda to życie, szanuj ją należycie. Wasze koszulki są piękne, noście je z dumą. Teraz jesteście już gotowi wstąpić do kropelkowego klubu Eko Dzieciaków. Każdy członek tego klubu otrzymuje plakietkę i certyfikat. Członkowie naszego klubu zawsze pamiętają o oszczędzaniu wody. Zabierzcie do domu karty pracy i wspólnie z rodzinami zastanówcie się, jakie nawyki powinniście zmienić.